Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. To tutaj trafiają ci, którzy decydują się stworzyć rodzinę zastępczą. Przychodzą tu po informacje, poradę i po pomoc. To tutaj odbywa się konieczne do zostania zastępczymi rodzicami szkolenie. Niestety nie każde dziecko pozbawione opieki biologicznych rodziców ma szansę trafić do rodziny zastępczej, bo takich rodzin jest ciągle za mało. Większość dzieci nadal trafia do domu dziecka. Na terenie naszego powiatu mamy również wiele krytycznych sytuacji, gdzie rodzice w drastyczny sposób porzucają swoje dzieci. Gdzie te dzieci są umieszczone w domach dziecka, są umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, ale bywa tak, że nie ma miejsc u nas, nie ma miejsca w naszym domu dziecka, które prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek, nie ma miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej. Wówczas musimy przewozić dzieci z naszego powiatu na teren innych powiatów, co jest dla nich dużą traumą. Szansą dla tych dzieci mogłyby być rodzinne domy dziecka i są w wielu miejscach w kraju. Niestety w powiecie bolesławieckim jak dotychczas takiego miejsca nie ma. Te dzieci mają prawo do godnego życia, do opieki, mają prawo do rodziny. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ustaje w poszukiwaniu tych, którzy podjęliby się zadania prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Mimo że w powiecie bolesławieckim funkcjonuje 117 rodzin zastępczych, to tylko 3 z nich są rodzinami zastępczymi zawodowymi, reszta to rodziny spokrewnione. Wśród tych, którzy stworzyli dom dla 4 dzieci z domu dziecka, jest Krzysztof Leman. No to się zaczęło w roku 2007. Moja żona jest nauczycielką w szkole i miała swoją wychowankę, która akurat trafiła do domu dziecka. Była bardzo fajną dziewczyną, postanowiliśmy, że no spróbujemy, może damy jej szansę, żeby miała w miarę normalne życie, normalną rodzinę. No i tak to się stało. A dokładnie tak to się zaczęło, bo później do Ani dołączyła jeszcze 3 innych dzieci. To 3 siostry, Nikola, Dominika i Oliwia. Trafiła do nas Ania i rok później trafiły do nas 3 siostry. Ania już od nas odeszła w zasadzie 3 lata temu, rozpoczęła własne życie, a dziewczyny, siostry są w dalszym ciągu u nas. Wtedy miały 5, 6 i 4 lata miały najmłodsze. A teraz mają 12, 13 i 14. Więc to już trwa 8 lat. Wchodzą do szkoły muzycznej, więc jeździmy do Bolesławca dosyć często. Są uzdolnione plastycznie, więc aktywne bardzo, więc cały czas wypełniają nam czas generalnie. Co to poza tym wyniosło? No, w zasadzie wszystkie ich sukcesy no, są też naszymi sukcesami. Cieszą nas, też to nas raduje. Mamy wspólne jakieś zainteresowania, jakieś rzeczy, które robimy, więc wypełniają nam generalnie czas. No, dajemy im siebie, one dają się z siebie nam, więc funkcjonuje to normalnie, tak jak w zwykłej, normalnej rodzinie. One to doceniają, co prawda może o tym nie mówią, bo to jest na pewno trudny temat, ale widać to ich swobodą, ich naturalnością, normalnością we wszystkim, co robią, co przeżywają, w tym, że przychodzą ze szkoły, opowiadają o tym, co się dzieje, że dzielą się z nami wszystkimi smutkami, radościami, więc jest to takie swobodne, naturalne, takie jak powinno być. Państwo Lemanowie mają też 2 młodszych, swoich dzieci. To są ich starsze siostry. I tutaj się nic nie zmienia. Jest normalny kontakt jak między rodzeństwem. Helena Marek prowadzi wraz z mężem rodzinne pogotowie opiekuńcze. Pełnią też funkcję rodziny zastępczej. Dzieci trafiają tu w sytuacjach kryzysowych, w jakich dochodzi w ich rodzinnych domach. Osoby, które chcą się zdecydować na bycie rodziną zastępczą w jakiejkolwiek formie, to muszą być osoby przede wszystkim zdecydowane, takie, które wiedzą, że kochają dzieci. Że kochają dzieci, że te dzieci nie będą dla nich problemem, że nie będą przeszkodą w życiu. To muszą być osoby, które wiedzą, że przyjmując dziecko do rodziny, to się przyjmuje nie tylko taką dziecięcą radość, ale też wszystkie problemy związane z opieką nad dzieckiem. Że to są różnego rodzaju nieprzespane noce przede wszystkim, marudzenie, problemy z ząbkowaniem, problemy z chorym brzuszkiem, problemy z tęsknotą za rodzicami. Także no, osoby, które wiedzą, że
potrafią dać tyle miłości, żeby te wszystkie problemy przezwyciężyć po prostu. Rodzice zastępczy mogą liczyć na pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Paulina Ambroży jest jednym z 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy utrzymują stały kontakt z rodzinami zastępczymi. Nasza praca polega praktycznie na wspieraniu rodzin, na wspieraniu, na pomocy, tak żeby te rodziny odnalazły się też przede wszystkim w tej nowej sytuacji. Jeżeli na przykład jest dość znaczny problem, to wtedy mamy panią psycholog fantastyczną, która też prowadzi tutaj zajęcia przede wszystkim. Mamy radcę prawnego, jeżeli chodzi o jakieś prawne sytuacje, jeżeli potrzebują takiej pomocy. Mamy też organizowane grupy wsparcia z panią psycholog, gdzie podnosimy kwalifikacje rodzin. Do rodzin zastępczych trafia też określona pomoc finansowa. Każda rodzina zastępcza może liczyć na wsparcie finansowe. Wypłacamy świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W rodzinie zastępczej zawodowej jest to 1000 zł, w rodzinie zastępczej spokrewnionej 660 zł. Oprócz tego rodzina zastępcza może liczyć na dodatek 500+, czyli na każde dziecko znajdujące się w rodzinie zastępczej rodzina otrzymuje dodatkowo 500 zł. Od kilku już lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza też rodziny zastępcze na organizowany w Bolesławcu coroczny piknik. Celem pikniku jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz integracja rodzin zastępczych. W czasie trwania imprezy rodziny mogą wymieniać się doświadczeniami oraz porozmawiać o problemach, z jakimi borykają się na co dzień oraz o sukcesach związanych z opieką nad najmłodszymi. Piknik odbywa się dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy wsparciu Starostwa Powiatowego Bolesławiec oraz ofiarodawcom i ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają od kilku lat, do których kierujemy serdeczne podziękowania. O dużym szczęściu mogą mówić dzieci, które mają szansę trafić do rodziny zastępczej. Niewielu jednak ma to szczęście, bo takich rodzin nadal jest za mało. Także u pani Heleny dzieci mogą przebywać tylko przez pewien czas, do momentu, kiedy sąd zadecyduje, co dalej z dzieckiem. Jak nam się oddaje dzieci, bo skończyliśmy, że nam cieszy się, ale to nie do końca, bo dzieci trafiają w różne miejsca, prawda? Nie tylko do nowej rodziny zastępczej. Trafiają też do rodzin biologicznych, trafiają do adopcji. Najtrudniejsza rzecz dla nas to jest przekazanie dzieci do domu dziecka. To jest horror, dosłownie horror. I tutaj unikamy wręcz i na przykład każda sytuacja, kiedy jest właśnie sytuacja nieczysta prawna dziecka i my spodziewamy się, że może trafić do jakiejś placówki, to my wręcz głośno krzyczymy, że my dziecka do placówki nie oddamy. Tak jest w przypadku właśnie teraz nas tego najmłodszego, Lidziusia. Miałam, że nie oddamy do domu dziecka, nie ma takiej szansy, więc dziecko jest tak długo, dopóki jest to możliwe u nas, aż faktycznie znajdzie rodzinę. Mieliśmy chłopca, 11-latka, w ubiegłym roku latem. No wręcz on wiedział, że nie będzie u nas na stałe. Znaczy był u nas w wieku 6 lat, potem właśnie trafił do placówki, z placówki trafił do rodziny zastępczej, potem znowu do nas trafił. Kiedy żeśmy o tym rozmawiali, to on mówi: ciociu, tylko nie do domu dziecka. Konkretny powód, bo ja nawet pytałam, dlaczego, co się dzieje. No, dużo rzeczy przemilczał, nie chciał mówić, nie mógł tego sprecyzować jakoś tak, ale nie chciał do domu dziecka. Właśnie małe dzieci nie powiedzą, nie powtórzą, ale starsze dzieci mówiły nam o tym, że tylko nie do domu dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cały czas ma nadzieję, że znajdą się osoby, które zechcą założyć rodzinny dom dziecka. Rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo, gdzie jeden z małżonków pełni funkcję dyrektora, natomiast drugi może spełniać się zawodowo poza domem rodzinnym. W rodzinnym domu dziecka mogą przebywać dzieci od 4 do 8. Jeśli jest to rodzeństwo, wówczas dopuszczalna jest większa liczba dzieci. Rodzinny dom dziecka może być utworzony w zasobach lokalowych, jakim dysponują opiekunowie. Może to być mieszkanie bądź dom. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, a powiat posiada takie zasoby lokalowe, jest to możliwe właśnie w takim miejscu. Osoby, które chcą prowadzić rodzinny dom dziecka, muszą posiadać przynajmniej średnie wykształcenie, dysponować dobrym zdrowiem psychicznym, fizycznym,
nie mogą być karane, nie może się wobec nich toczyć postępowanie alimentacyjne i przede wszystkim muszą przejść specjalistyczne szkolenia, które prowadzimy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez wykwalifikowanych trenerów. Szkolenia są nieodpłatne. Co można powiedzieć takim rodzinom? No, żeby zaryzykowały po prostu. To jest, początek jest ciężki, bo dzieciaki muszą się przystosować do istniejącej rodziny, do tych warunków, które już tu panują, więc trzeba troszkę wysiłku i pracy włożyć w to, żeby ta normalność powstała, ale później to jest niesamowita satysfakcja, bardzo dużo radości, zadowolenia i z siebie, i z dzieciaków, nawet jeżeli one są trudnymi dziećmi, to i tak później efekt jest niewspółmierny do tego, co się daje. Jeżeli czujecie Państwo potrzebę pomocy dzieciom, które zostały pozostawione bez opieki rodzicielskiej, serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Więcej informacji na pewno pozwoli Państwu podjąć lepszą decyzję.